porozmawiamy sobie dzisiaj o Twojej karierze, bo słyszałem, że przeprowadzasz się całkowicie na zachód, poza granicę Polski. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. Emigruję z Polski. Myślę, że najwyższa pora, ale tak naprawdę jedną nogą zawsze i kawałkiem serca będę w kraju. Natomiast decyzję taką podjęłam w 2003-2004 roku, jak zaczęła się, nazwijmy to, rozwijać i tak dość w dynamicznym tempie moja kariera we Włoszech. Ale dokładnie w tym samym czasie, kiedy zaczęła się dynamicznie rozwijać moja kariera we Włoszech, moje starsze dziecko postanowiło dojrzewać. Doszłam do wniosku, że jako matka samotnie wychowująca dwóch facetów nie powinnam ryzykować przeprowadzki, a nie bardzo chciałam wyrywać ich z ich świata. Padła oczywiście propozycja od mojej mamy, kiedy ja dostałam propozycję od bardzo znanego domu mody na świecie. Niestety nie przyjęłam jej, jako miałam pracować drugi główny projektant, z tego względu, że musiałabym zostawić na 2 lata, podpisać kontrakt chłopaków. Jasne, dojeżdżać i tak dalej, no ale chłopcy dojrzewali, zwłaszcza Oskar. W związku z powyższym doszłam do wniosku, że przyjdzie taki moment i przyjdzie taka pora, jeżeli zrobię swoje jako matka, że zacznę się realizować jako projektantka, jako kobieta, jako człowiek. No tak, ale Ewa, powiedz, czy to nie ma troszeczkę związku z tą taką całą atmosferą w Polsce, taką atmosferą zawiści, gdzie każdy każdego krytykuje, gdzie każdy każdemu podkłada nogę? Znaczy, wiesz co, ja powiem tak, ja myślę, że się wiele zmieniło, jeżeli chodzi na przykład o moją osobę. Ja odczuwam ogromne ocieplenie, jakby w ogóle no, tego lodu prawie nie. Natomiast na pewno jesteśmy krajem bardzo trudnym i nie znosimy tego, że się odnosi sukces, że ludzie gdzieś z boku odnoszą sukces. Ja ci opowiem taką historię mojej słynnej wpadki z Feng Feng. Więc wtedy, kiedy cała Polska się śmiała i nikt jakby nie zwracał uwagi na to, że w tym samym wywiadzie został on podpisany, ale również powiedział na koniec świetny amerykański dziennikarz Rocco: Nowy Jork pokochał wielką Ewę Mingę, Ewa, kochamy cię, to nikt nie zauważył tego, że Polka w Nowym Jorku robi karierę. I Rocco do mnie zadzwonił, bo nie rozumiał, dlaczego ma tyle wejść. On mówi: wow, co się dzieje? Ty jesteś taka popularna, ja mam miliony wejść na moją stronę w ogóle i tak dalej. Ja mówię: słuchaj, bo się wszyscy śmieją ze mnie i z mojego Fengs, Cotton i tak dalej. Oczywiście ja się też śmiałam. Natomiast on mówi: wiesz, u nas w Stanach byłoby to nie do pomyślenia. Gdyby Amerykanin odniósł jakikolwiek mały, drobny sukces poza granicami Ameryki, nikt by się z niego nie śmiał. Wszyscy by chołubili, nawet jeżeli by się wywracał, mówił odwrotnie, popełniał błędy językowe. Bylibyśmy dumni, że w swojej dziedzinie, czyli jakby w moim przypadku w modzie, w obrazie, byłoby to na pewno doceniane. No i problem polega właśnie dokładnie na tym, że ja we Włoszech czułam się dużo lepiej, dużo bardziej komfortowo. Myślę, że dużo lepsze warunki do tworzenia. Ja myślę, że każdy, kto z nas tworzy, każdy projektant powinien mieć takie trochę, bym powiedziała, cieplarniane warunki, nie tylko od strony fizycznej, czyli że jakby fajne miejsce, atelier i tak dalej, ale fajną atmosferę, fajnych ludzi, mnóstwo inspiracji. Ale to prawda, że chcesz otworzyć butik w Mediolanie? Ja powiem tak, nie chciałabym do końca zdradzać tajemnic, ale na pewno będzie to coś więcej niż butik. Na pewno przygotowujemy się do poważnej ekspansji na świat. Dzięki temu, że połączyłam się z firmą Ezotic i powstała zupełnie nowa spółka Ewa Minge Design, dzięki moim mądrym, fajnym, fantastycznym braciom, mojemu wspólnikowi, moim wspólnikom, memu prezesowi, ale także całemu zespołowi, który teraz dla mnie pracuje i pracuje razem ze mną, i cudowne dziewczyny, i Krzysztof, i Janka, i tutaj musiałabym wszystkich wymieniać. Ci ludzie dali mi ogromne poczucie bezpieczeństwa, ale tu nie chodzi o poczucie bezpieczeństwa materialne. Tu chodzi o to, że oni bardzo wierzą we mnie, bardzo wierzą w projekt i stoją za mną i przede mną murem.